Cześć, witajcie, jestem Chudy, a to kolejny odcinek kariery menadżera w FIFA 20. I jeśli słychać jakieś dźwięki z zewnątrz, to wybaczcie, ktoś tam hałasuje, czasem może coś się przebijać. No niestety, plusy mieszkania na pierwszym piętrze są takie, że nie muszę wysoko wchodzić, ale z kolei minusy są na przykład takie, że większość dźwięków z zewnątrz do mnie dociera. I prawdopodobnie też rejestrują się na filmach. Co już parę razy miałem z tym problem, ale teraz coś cichło, więc może będzie dobrze, a my tymczasem zaczynamy szybko mecz z Oldham, mecz pucharowy, ćwierćfinał regionalny, no. Zaczynamy. Oldham to jest chyba zespół z naszej ligi, jeśli dobrze pamiętam, także powinniśmy mieć w miarę równe szanse. Podanie do Adebayo w pole karne. Adebayo, co z tego zrobi? Strzał, rzut rożny dla Walsall. A to rzuty rożne średnio nam wychodzą chyba, ale dobra, jest dośrodkowanie, nic z tego, jeszcze będziemy mieć piłkę. Zrzuty za auto z Wiko. Oj, strzał Oldham. Nic z tego. Ej, no jakoś takie to spotkanie przebiega na razie tak, że o, trochę sobie podajemy tu do pewnego momentu. Jest na przykład teraz Lejwary. Podanie do Adebayo, o, może w końcu się uda. Adebayor ponownie i nikt nie wybiega na przykład, ale Lever jest sprzed pola karnego, rzut rożny. No i tak to wygląda, generalnie jeszcze bez strzału czasem tracimy piłkę albo nie wychodzi ona na rzut rożny czy coś takiego. Jeszcze Zając, Zając będzie dobitka, ojojoj, ale wysoko, no i koniec pierwszej połowy. No, ale co chciałem powiedzieć, dochodzimy mniej więcej pod pole karne i ta piłka trafia do przeciwników, oni robią to samo. My im też odbieramy pod naszym polem karnym i tak dalej, nie? Tak ta pierwsza połowa generalnie wyglądała w większości. Zobaczymy jak w drugiej. Zaczynamy. Holden. Holden dobrze zmienił. Podał do Adebayo. No nie tu miał podać. Miało to do Linsa pójść. No będzie rzut rożny jeszcze. No, zobaczmy. Dośrodkowanie i wow, tam niebezpiecznie mogło dojść do jakiegoś złamania, ale na szczęście podniósł się zawodnik. Podanie i Lever gola nie ma. Był spalony bo i tak. No, nie rozumiem tych podań czasem w tym FIFA. Kliknę sobie, no klikam generalnie przynajmniej tak samo. No ale jak chcę czasem mocniejszy, no to przytrzymam dłużej ten przycisk. Jak chcę bardzo krótki, to pyk, jedno pyknięcie to jest, a to i tak leci przeważnie jak chcę. No ale zawodnika blisko, skieruję na niego analog i wszystko lekko kliknięte, mniej więcej wydaje mi się, że jest ok, wszystko dostosowane, powinno pójść tam podanie, a idzie gdzie indziej zupełnie. No przeważnie nie ma już problemów takich, że idzie w drugą stronę, aczkolwiek też się zdarza. Ogólnie problemy są takie, że idzie dalej gdzieś, albo bliżej, nie do tego zawodnika, po prostu inny zawodnik jest ustawiony w tej samej linii, tylko że do dalej albo bliżej i właśnie do niego idzie niż do tego, którego chciałem początkowo, żeby był adresatem podania, ale teraz Kowalski. Kowalski do Little zwolnił akcję. Lejwary. Lejwery strata. No i tak to wygląda, teraz oni zrobią to samo. A może im odbierzemy? Nie, no pewnie nie. Oj, obawiam się, że ten mecz może się zakończyć bezbramkowo. O nie, to będzie szansa dla Oldhamu. I to w takim momencie, ale na szczęście zawodnik nie wytrzymał presji i strzelił wysoko nad poprzeczką i chyba nawet obok. Doliczony czas mamy. Teraz albo nigdy. Adebayo. Nigdy. Nigdy. Koniec, panie sędzie. Koniec. I czy w tym pucharze będzie dogrywka? Wielokrotnie powtarzałem, że nie rozumiem tych pucharów angielskich, a będą zaraz rzuty karne. Dobra, rozumiem. Okej, no to rzuty karne. Ostatnio jakimś cudem udało się rzuty karne wygrać, ale tym razem przeciwnicy już na samym początku trafiają i teraz. No właśnie. To jest naprawdę trudne. O, no wychylam to. No Jezu, nie. To nie trafi. Ja pierdzielę. Nienawidzę tych karnych w tej chwili. O, nie trafił, dobra, na szczęście. No, mamy szansę w takim razie. To jest Adebayo musisz. Kurde. Nie wiem, czy można zmienić coś takiego jak czułość kontrolera. Czy już leci bardzo? Cały czas mniej więcej wydaje mi się, że tak samo przesuwałem. Dobra. No. Chociaż Adebayo trafił. Ale stresując, naprawdę wymaga skupienia. No weź w końcu w dobrą stronę. Dobra, nie trafił, okej. Możemy teraz wyjść na prowadzenie w tych naszych karnych. Tylko Holden musi.
jakoś dobry przymierzyc, no. A to nie jest proste, uwierzcie mi. No dobra, dalej nie ruszam. No i jeszcze się rzucił, to wpadł poprzeczkę, poważnie? Oj. Festiwal żenady te garne. Nie wychodzą znowu na prowadzenie, to nie jest dobre, Lins, no Lins, proszę cię. Chyba w tą lewą stronę lepiej mi strzelać. Dobra. Już myślałem, że to będzie słupek przez chwilę. Okej. Dawaj w prawo. Jest, dobra. Mamy to, mamy to, mamy to. Teraz musimy koniecznie trafić. Dobra, spróbujmy w prawo, no bo ta prawa lepiej wychodzi. Zdecydowanie tylko. No minimalnie, minimalnie, no proszę. To nie jest proste. Jeszcze jakbym miał wyłączyć celownik, no to proszę ja was. Się nie da. Dobra. Obronił. Obronił. I co teraz? Do pierwszej pomyłki. Mamy to, dobra, my bronimy, my bronimy. Jezu. Jeszcze raz prawo, no nie rzuci się drugi raz prawo, nie? Ale to celowanie z karnych. Napiszcie w komentarzach, czy wy też macie takie problemy. Czy ja po prostu robię coś źle. Teraz Clark. Dobra, mamy to, mamy to, mamy to. Wygrywamy rzuty karne, ale... Wow. Jak mnie wszystko boli. Cała lewa ręka mnie boli i plecy, tak się skupiałem na tym celowaniu. Dobra, Walsall przechodzi do półfinału regionalnego w tym pucharze. I Kowalski został zawodnikiem meczu. Nie został Kowalski, tylko obrońca przeciwników. I wywiad pomeczowy. Zapominam się, żeby to przewijać. Nie, napiszcie w komentarzu też, czy te wywiady są dla was interesujące, czy je omijać, czy pokazywać, bo to takie sobie. No ale to znowu jest to samo. Ten sam wywiad, co ostatnio po karnych mieliśmy chyba. Dobra. Szybko, szybko przez niego przeskoczymy. No nie było łatwo. Dobra, koniec. Trzy pytanka załatwione. I kolejny mecz jest Cambridge United i chyba jego by trzeba... Stój, stój. No nie chciałem przetrening zrobić, trudno. Chociaż to jest mecz u siebie, zaraz zobaczymy, czy trzeba go zagrać, czy nie. No ja ich tu nigdzie nie widzę. A ja myślałem, że Cambridge jest wyżej, oni są na miejscu 22. No to decyzja w takim przypadku może być tylko jedna. Oczywiście symulacja. I przegrywamy. A to coś nowego. Jeszcze nam się nie zdarzyło przegrać symulacji z zespołem z tak niskiej części tabeli. Ale dobra, my sobie ustalamy sobie teraz trening obrońców. Zaczynamy trenować tak jak w którejś z poprzednich FIF, że chyba co odcinek był trening innej części piłkarzy. Dobra, jako że mam tylko jednego obrońcę, to go wrzuciłem 3 razy i dorzuciłem jeszcze do tego Linsa, ale to jeszcze będzie się zmieniać, po prostu nazwiemy to obrona i tak sobie to będzie. Zobaczymy i symulujemy całość. No i Lins się rozwija do 62 Pereira, mimo 3 treningów i tylko 48 overalla się za bardzo nie rozwinął, cóż. Kolejny mecz, Steven Age. Które miejsce? 12, czyli zgodnie z naszą zasadą mecz do symulacji. Chyba skończymy listopad w tym odcinku. Zobaczymy sobie wtedy, jacy juniorzy do nas zawitają. Co się dzieje z naszymi piłkarzami? Spadek formy zdecydowany, ale Portsmouth, zespół, który prowadziliśmy chyba w którejś z poprzednich FIF, czy to ja sobie prywatnie prowadziłem, nie pamiętam jeszcze, szczerze mówiąc, ale chyba była kariera Portsmouth. Chyba była. Dobra, ale rozwinął się Pereira. No i tak jeszcze za mało, żeby wejść do składu. No ale powoli do przodu. Dobra, Portsmouth, czy to jest ten sam puchar? Nie, to jest FA Cup. To jest FA Cup i mamy też grudzień, to jakaś spora przerwa jeszcze jest. Dobra, zobaczmy sobie, co tam u naszych juniorów. Okej, okay, i jeszcze ten lewy pomocnik wygląda
No takiego, z którym moglibyśmy już podpisać kontrakt. Smith. A to jest Holender, nie Smith, Smith. Kurde, jak się to wymawia po holendersku? Nie wiem, ale przenieśmy go do drużyny seniorskiej. Zobaczymy, co z niego będzie. I jeszcze sobie zrobiłem trening, ale tak pomyślałem, czy ja podpisałem teraz właśnie jakichś juniorów, może obrońców, których mógłbym dorzucić do tego treningu, ale teraz jeszcze nie zobaczymy. Ale Smith już może wejść sobie. Czy Schmitz? Może Schmitz? Nie, Schmitz to jest SH. Nie pamiętam. To podobna wymowa jak po niemiecku, jednakże dawno niemieckiego języka nie używałem i ciężko mi powiedzieć, jak się to dokładnie powinno wymawiać. Może kiedyś do tego dojdzie. Możecie też napisać o tym w komentarzach. A my sobie Schmitza wpuścimy, no za Zająca, któremu morale spadły niestety. A Schmitz ma 5... Nie, to Zając, Zając ma 5 gazów słabszej nogi. Okej, na razie on tutaj zagra. Zając jest lewym skrzydłowym. I tak średnio mu to wyszło. Za Kowalskiego mógł niby zagrać. No nie, dobra, na razie nic nie zmieniamy. Zając zostanie na ławce. Przetestujemy naszego nowego juniora. W meczu pucharowym, czy to jest jakaś tam runda druga dopiero, to są dopiero początki tego pucharu i gramy na wyjeździe z Portsmouth. Zaczynamy. Dobre zagranie, Holden na bramku. O nie, szansa Portsmouth, niecelny strzał. No to jest ważny mecz dla nas. Wolves jest po serii porażek, dlatego... No to zwycięstwo z Portsmouth, z zespołem teoretycznie silniejszym, powinno ich mocno podbudować na ponowne wygrywanie w lidze. Miejmy nadzieję, że to się uda. Jednak niestety sporo wyników Wolves zależy od formy Adebayo, który właśnie wybiega, jest pod karnym. Adebayo, lewa noga i Adebayo bramka. No Adebayo jest w formie, czyli możemy tu powalczyć o zwycięstwo. Adebayo po zamieszaniu i niestety rzut rożny tylko. Zobaczmy, dośrodkowanie. O, nie ma strzału. O i Portsmouth teraz było blisko zdobycia bramki, na szczęście główka minimalnie obok. Podanie do Leverego. O i przejął jednak strzał i obok. A bronione to jednak było, no dobrze. Rzut rożny, jest dośrodkowanie i jeszcze Schmitz. A nie, jednak nie. Adebayo, Lavery w polu karnym, lewa noga i 2-0 Walsall na początku drugiej połowy. Prowadzenie bezpieczniejsze już. Wow. Cały czas niebezpiecznie atakuje Portsmouth, ale coś nie mogą trafić. Dla nas to oczywiście jak najbardziej dobrze. Adebayo, wybiega Kowalski, podanie właśnie do niego Kowalski. Jeszcze raz do Adebayo, Adebayo z bramkarza. O nie, Portsmouth! Wpadło, już myślałem, że obok przejdzie, no niestety. Dobre podanie poszło do przodu, bramkarz próbował wyjść, ale trochę za wolno. Przewrócił jednego, ale drugi rzucił się, dobił z główki. 2-1. Jeszcze 10 minut do końca. No, może być ciekawa końcówka, czy Portsmouth wyrówna. Dobra, Livery, wypuszczony Livery, błąd kiepski w śliskim, Livery. Nic z tego. Rzut rożny dla Wolves jeszcze. 83 minuta, dośrodkowanie w stronę Adebayo. Adebayo nie udaje się uderzyć z główki. Będzie jeszcze piłka dla Wolves. Holden. Holden, podanie do Schmidta. Holendra. Trudna sprawa i on wywalczył to, dośrodkował i boczna siatka Linz. O nie, Portsmouth w końcówce, dośrodkowanie strzał z główki, na szczęście trochę powstrzymane przez obrońcę, bramkarz bez problemu to złapał, 2 minuty doliczone. I zostało z tego jeszcze 30 sekund, zagrajmy trochę na czas. Podania na spokojnie i koniec! Wygrywamy, Walsall pokonało Portsmouth na wyjeździe, ale czy to jest dwumecz, czy to już jest awans? Tego nigdy nie wiem. Dobra, Adebayo został zawodnikiem meczu, on świetnie poprowadził swój zespół do zwycięstwa. Okej, omijamy wywiad pomeczowy. Zobaczymy, co dalej. Co dalej? Dalej jest kolejny mecz z Rotherhamem. Z Rotherhamem nasz też zespół z FIFA 14. Jedna z popularniejszych karier na tym kanale, dlatego tu nie ma innej opcji, ten mecz po prostu zagramy.
Więc no, na tym jeszcze ten odcinek będziemy kończyć. Trochę juniorzy rozwinęli. Pereira już ma 52, jeszcze trochę. Tak od 57 może zaczniemy go włączać do podstawowego składu. Chyba tak zrobimy. Dobra, z Rotherhamem gramy, to już zostało postanowione. I w tym odcinku to było na tyle. Dzięki za uwagę, pozdrawiam, cześć.